17 sierpnia wspominamy świętą Joannę Delanoë, zakonnicę. Joanna urodziła się 18 czerwca 1666 roku w Saumur koło Angres we Francji. Była najmłodszą z 12 rodzeństwa. Wychowywała się w średnio zamożnej rodzinie kupieckiej. W wieku około 6 lat straciła ojca. Razem z rodzeństwem pomagała więc mamie w prowadzeniu sklepu. W 1692 roku, kiedy umarła i ona, Joanna odziedziczyła sklep. Była bardzo energiczna i zaangażowana w prowadzenie interesu. Potrafiła otwierać sklep także w niedzielę. Swoją przyszłość widziała w handlu. Z czasem przekształciła swój sklep w punkt opieki nad pielgrzymami przybywającymi do pobliskiego sanktuarium Matki Bożej. W tym czasie zaczęła już dostrzegać ubogich, chorych, samotnych, mieszkających w jej sąsiedztwie i przybywających do sanktuarium Matki Bożej po pomoc i pociechę. Jej serce coraz mniej angażowało się w zarabianie pieniędzy. W wieku 32 lat Joanna porzuciła całkowicie działalność handlową i założyła sierociniec dla ubogich dzieci. Nazwała go Providence. Coraz ważniejsze miejsce w jej życiu zajmowała modlitwa i spotkanie z Bogiem w sakramencie Eucharystii. Złożyła ślub ubóstwa przed swoim spowiednikiem i poświęciła się całkowicie służbie najuboższym. Pan Bóg zaczął obdarzać ją łaską mistycznych przeżyć i objawień. Podczas jednej z nich ujrzała piekło. W innym objawieniu Matka Boża utwierdziła ją w pragnieniu duchowego wspomagania ubogich i moralnie zagubionych. Wokół niej pojawiało się coraz więcej bratnich dusz. Wraz z trzema współpracowniczkami w dniu 26 lipca 1704 roku złożyła publiczne śluby zakonne na ręce biskupa Angres. W ten sposób powstało Zgromadzenie Sióstr Świętej Anny. Jako swój główny cel siostry obrały służbę najuboższym. Nowemu dziełu pobłogosławił święty Ludwik Grignion de Montfort. Już w 1709 roku w budynku po francuskich oratorianach Joanna otworzyła hospicjum. Siostry otaczały w nim opieką jednorazowo ponad 100 ubogich. W następnych latach organizowała nowe miejsca, w których potrzebujący, samotni i chorzy mogli znaleźć pocieszenie, a także duchową i medyczną opiekę. Ostatnie chwile życia spędziła złożona chorobą. Joanna zmarła 17 sierpnia 1736 roku. Większość życia oddała służbie Bogu i najuboższym. Im też ofiarowała ostatnie chwile swojego ziemskiego pielgrzymowania. W 1796 roku jej ciało przeniesiono do kaplicy w Notre Dame des Aldiliers w kościele świętego Piotra w Saumur. Niecałe 100 lat później, w 1881 roku, ponownie dokonano translacji jej relikwii do kaplicy nowego domu generalnego w opactwie Saint-Florent-les-Saumur. Siostrę Joannę beatyfikował papież Pius XII w dniu 5 listopada 1947 roku, a do grona świętych wprowadził ją święty Jan Paweł II w dniu 31 października 1982 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Joannę Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.